Sponsorem programu jest Delta Optical, dystrybutor marki Pulsar. My tu jedziemy na polowanie, a tu patrz, taki gość. Jest paniak. Uciekaj mi tu, gościu, żeby czasami nic cię nie przejechało. Zmykaj szybciutko. No, dobra. Idź. O, ty szkurde felek. Bojowy gość. Widzę, też jesteś łowca. Chcesz se popolować. No to poluj. Nie przeszkadza. Nasz wór. Witam na kolejnym polowaniu. O, już teraz z dobre 3 tygodnie nie polowałem, bo to trochę człowiek chory był. Przygotowania do świąt wielkanocnych, rozliczanie dzików i tak dalej, i tak dalej. Także ten czas troszkę uciekł. Troszkę spraw przydomowych, które trzeba podgonić temat. Ale dzisiaj jesteśmy, popolujemy sobie chwilkę. Zobaczymy, jak długo popoluję z pulsarem, bo zapomniałem, szczerze powiedziawszy, naładować baterii. Także ile się da, tyle się da. Do plecaka sobie wrzucę swoją starą lunetę i parda. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzików jest sporo, mamy nowy sezon, jest kwiecień. Pierwsza połowa kwietnia, tak będzie łatwiej. Rzepaki ostro poszły w górę, już kwitną, pięknie pachną. Jednym się ten zapach podoba, drugim nie. Mi akurat nie przeszkadza, jest fajny. Czasami fajnie to wygląda, jak dziki wychodzą z rzepaku i on takie żółtawe są. Także to tak. Ok, dzisiaj zapolujemy sobie na chwilę. Popolujemy sobie na ambonie, którą stawiał kolega Wojtek z ambony urządzenia łowieckie. Na rewirze 12, a jak tu będzie cisza pustki, no to przejedziemy, zmienimy sobie rewir. Tam kolega łowczy mnie prosił, czy bym mu też tam przypilnował pola. Także nie przedłużamy, zbieramy się. Mamy jakieś 300 metrów do ampony, tam sobie usiądziemy, może tam chwilę poopowiadam, coś pogadam. I mam nadzieję, że coś wyjdzie. A jak nie, no to tak jak mówiłem, zmienimy na coś innego. Zapraszam, Daszbur. No to mamy chwilkę odpoczynku. Uporałem się z kosami. Jako gospodarz nie dostały ode mnie zgody na cokolwiek, żeby na tej ambonie nie robić. Także zginęły śmiercią tragiczną. Nie będziemy tu tylko
Ja dzisiaj będę przybywał żadne osy. A więc co u mnie? Mam nadzieję, że mi nie padnie. Coś tak już ta notarka troszkę mruga. Co tam u mnie ciekawego? No to był intensywny czas, żeby porozliczać wszystkie dziki do końca grudnia. Musiałem porozliczać dziki z weterynarią. Udało się na szczęście wszystko zrobić. Nowy sezon jeszcze. W nowym sezonie jeszcze nie ma planu co do rozliczeń dzików, więc czekamy. I znów będzie spora orka, żeby to wszystko porobić, bo to nie jest tak mało, jak się każdemu wydaje. To jest siedzenie po godzinach, wiadomo, czy chodzić do pracy, życie prywatne i tak dalej. No ale dodatkowo trzeba jeszcze to porozliczać, żeby też jakieś pieniążki dookoła wpłynęły. A nie są to małe pieniążki, bo zawsze te 350 zł wpada za każdego dzika, jeżeli się łapie, tak? A jak się nie łapie, no to trudno. Dodatkowo to tak samo, sanitarne trzeba było porozliczać dziki. I tyle, a z tego co zauważyłem ja, nie tylko ja, bo koledzy w kolei, dookoła też, w innych kołach też zauważyli, że pomimo tak dużego odstrzału dzików, tych dzików jest coraz więcej, tych dzików przybywa i to realnie widać. Na szczęście szkody jeszcze mamy takie w miarę staramy się szybko reagować na wszystkie szkody łowieckie, które nam ktokolwiek zgłosi, ktokolwiek, no rolnicy zgłaszają przede wszystkim, tak, bo to nikt inny. Także jakoś to się wszystko jeszcze w miarę zazębia i ten budżet koła nie jest aż tak mocno nadszarpnięty. Co do nowego sezonu, no to kilka prac będziemy mieli przy naszym ośrodku, dosyć spore dwa wyzwania, bo tam trzeba będzie zrobić nowy taki magazyn z takim zapleczem i oczywiście poprawę wjazdu mostku, przez który przejeżdża transport firmy Veles, żeby załadować tusze dzików, sarent, czy tam powiedzmy jeleni. No mostek przedtem jak był budowany, nie był budowany po to, żeby tak duże gabaryty przez niego przejeżdżały, tylko żeby koledzy mogli dojechać do koła, no ale czasy się zmieniają i trzeba iść do przodu. Trzeba go wzmocnić, poprawić jakość. No i zrobimy takie niecki na maty dezynfekujące koła, które przejeżdżają przez albo wjeżdżają samochody do naszego ośrodka, gdzie znajdują się punkt skupu i dwie chłodnie punktu przetrzymywania tusz dzików. No, co tam jeszcze ciekawego się dzieje? Mam nowe plany co do nowego roku. Jeszcze zobaczymy, może chociaż jedno z tych dwóch, trzech się uda zrobić. Na pewno będę chciał albo zmienić kamerę, albo dokupić jakąś lampę, żeby to było możliwe nagrywanie też takie w nocy przy słabszym świetle. Na jakieś mikrofony bym chciał jeszcze, no i shotcama. Shotcam w sumie najbardziej chyba mi na tym shotcamie zależy, bo dużo fajnych ujęć, gdzie nie zawsze można użyć kamery, a można by było fajnie porejestrować. Nawet czy polowanie na gęsi kaczki, czy w ogóle na jakieś szopa czy coś, no to bez tego to tak różnie. Także tak to wygląda. Rolnicy zaczęli już obsiewać pola, więc dzisiejszy odcinek to będzie jako pewnie odcinek pilnowanie pierwszych zasiewów, bo już pierwsze kukurydze zostały posiane, wiadomo, pszenica, nie pszenica, te sprawy to już dawno. Także to jest to. Pewnie później też się trochę chwilę przejadę po rewirze, bo mamy też szkody na burakach, więc będzie trzeba przypilnować, też zobaczyć na buraki. Wcześniej przed burakami tam była kukurydza, więc normalna rzecz, zresztą dziki buktują. Także na chwilę koniec gadania. Trzeba pooglądać się, otworzyć okienka, popatrzeć co jest w łowisku. Komary jeszcze na szczęście nie gryzą, chociaż już się dawno pojawiły.
Ostatnio założyłem fotopułapkę przy rzece, to była w cień, zakładałem, to była tragedia, myślałem, że mnie zeżrą. Także będę musiał chyba też się uzbroić w termocela, ale to jeszcze myślę z miesiąc i sobie jakiegoś tam termocela kupię. Mówią, że jest fajnie, także zobaczymy. Na chwilę wystarczy gadania i popolujemy chwilkę. Do później. No i przed chwilką mieliśmy dwa jenoty, ale się sfrajerowałem, żeby ich nie strzelałem. Chociaż tam krzaczory były i tak. Nie chciałem ich poranić, tylko chciałbym od razu za jednym strzałem strzelić, no ale trudno. Poszły dalej. Poza tym zapomniałem też powiedzieć, że przecież wsiedlaliśmy w zeszłym sezonie kuropatwy, więc spokojnie możemy na lisy i na drapieżniki polować dalej. Jak coś się teraz nadarzy na czysty strzał, no to będziemy strzelać. Coś tam mi tam łam, jakieś gałęzie. Myślałem, że jakieś dziki wyjdą, ale na razie dupa. Martwe pole. Chociaż szkoda, bo ona naprawdę w świetnym miejscu stoi. Był czas, żeby się zwierzyna zaklimatyzowała z tą oboną. I nie dość, że tu jest z jednej strony tutaj właśnie park trzcinowisko i w ogóle, to z drugiej strony tutaj mamy pole, duże pole. Gdzie jest jeszcze ściernisko, nie zostało jeszcze przygotowane do nowego sezonu, do siewu, także tutaj było widać pełno buchtów i widać z kilku dni też przejazdy kolegów, co tutaj przyjeżdżali, jeszcze lali dziki. Może poszły dalej na buraki albo gdzie indziej, zobaczymy, albo na kukurydzę, też tak się może zdarzyć. Także jeszcze chwilkę poczekamy, może z 15 minut i schodzimy z ambony. Idziemy gdzieś tam, w inne miejsce. No to, do później.
Jest! Mamy dzika. Zobaczcie, co po drodze. Jak buchtowo. Oczywiście za czym? Za kukurydzą. Nie ma co. I tak cały odcinek. Patrzcie. Dobry. Czyli nie chce mi wyoszczyć. Mamy dzikusa. Idziemy go od tyłu. Nie rusza się. I patrzcie. Wychodził z rzepaku. Widzicie? Kwiatki. On sobie dojdzie. Jeszcze jakieś ruszyły się mięśnie. Żeby nie było, patrzcie, jest pędzel. Ale jaki oręż. Dobra. Trzeba uhonorować. Nie ma nic w pobliżu. Jesteśmy w szczerym polu. Zrobimy mu z pszenicy. Nic innego nie mamy w pobliżu. Musimy więcej. Wiemy. Szczerze się rolnik nie pogniewa. Ostatni kęs. Pieczęć. A ja tylko sobie tylko źdźbło wezmę. Jako dla szczęśliwego łowcy. Daszbur. Czyli złapasta przełamana. Piękny dzik. Zobaczcie. Jak pobuchtowo. Na pewno rolnik będzie wdzięczny. Cały czas szedł wzdłuż linii z pszenicą.
już mamy drugiego dzika, także kosmos. Mogły być trzy, ale niestety jednego spudłowałem. Chyba mi ręka drgnęła albo coś z tych rzeczy, no bo albo zerwałem strzał. Muszę w domu jeszcze przeanalizować i zobaczyć, ale teraz mamy drugiego dzika. Padł w ogniu, także idziemy do niego. Tylko po drodze sobie wezmę ostatni kęs, pieczęć i złom. I za drugim razem miałem wiatr w twarz, także idziemy. Już zasiane, wiele grzybów. O, zobaczcie to. Po długości rajeczka za rajeczką. Tam gdzie było wsiane, tam dzik sobie był to. Tutaj już sobie dalej. Po kolei. Raz za razem. Mamy kolejnego dzika. Płci też męski, proszę. Przelatek. Także. Już kurde, robactwo wchodzi. Ostatni kęs. Pieczęć. I złom dla szczęśliwego łowcy. Daszbur. Tym razem może naklęcząco. Mogę powiedzieć tak. Pursal plus Sabatis spisało się rewelacyjnie. Chociaż bateria była, że już mrugała, czyli końcówka baterii, to udało mi się jeszcze oddać trzy strzały, z czego dwa celne. Ten oto odyniec jako pierwszy, myślę, że gdzieś koło 80 kg będzie miał. Drugi przelatek też płci męskiej, myślę, gdzieś koło 40 kg będzie miał. Jestem w szoku, bo kurde, mogły być tutaj bliziutko, żeby były trzy dziki. Nie lada gratka jak dla mnie. No ale teraz ciężka praca przede mną. Trzeba ściągnąć te dziki, zawieźć do punktu skupu, wypatroszyć i tak dalej. Cała procedura z zipodami, zdjęciami, wpisywaniem i tak dalej. Czyli gdzieś się zakończy około może 5-6 rano. Początkowo chciałem polować do drugiej, no ale wyszło jak wyszło. Ale już powiedziałem, termowizor wyłączyłem, pulsara wyłączyłem. Nie patrzę się na boki na polach, bo jeszcze kawałek tego rewiru będę miał. Także jak ten koń, klapki na oczy i jadę prosto do chłodni. Wystarczy już na dzisiaj tego polowania. Owocnego polowania, nie mogę powiedzieć. I mogę też tak powiedzieć, dziękuję Ci święty Hubercie, że mi obdarowałeś tymi dzikami. Czyli zła pasca się skończyła. Dodatkowo chciałem podziękować wszystkim za subskrypcje, komentarze, lajki. Coś tam się z tyłu łamie jeszcze, ale nie patrzę.
Mam nadzieję, że podoba mi się kanał. Staram się go rozwijać. Pokazuję łowiectwo takie, jakie jest. Tak jak jest, jak się dzieje. Bez żadnej koloryzowania. Czyste, prawdziwe łowiectwo. Jeszcze raz dziękuję. Dashboard. Dashboard. I można powiedzieć, kończymy zabawę ze sprzętem Pulsar Digex C50 z doświetlaczem 840 także firmy Pulsar. Jestem, powiem szczerze, mega zadowolony. Kilka dzików i kilka lisów padło z tego urządzonka. Także jak na tą klasę te pieniążki, super. Co mogę powiedzieć z plusów? Z plusów to tak, jak mogę powiedzieć. Podoba mi się, że wygląd jak normalna luneta. Bardzo przyzwoite, intuicyjne przyciski. Tak samo tutaj powiększenie, wybieranie menu i zatwierdzanie z drugiej strony. Może tak pokażę tutaj przyciskiem. Bardzo fajnie. Akumulatorki bardzo fajnie trzymają. Także fajnie to współgra. Dodatkowo zmiana na tryby dzień-noc. Wiadomo, klapeczka, osłonka bardzo fajnie się otwiera. No, popolowaliśmy troszkę. Jest ok. Był jeden taki komentarz, że to słaba jakość, że to lipa, a powiem szczerze, że nie trzyma skupienia, a jak widzieliście po moich filmach, jednak trzyma skupienie i to bardzo dobrze. Ja głównie jakoś tak się u mnie utarło, lubię strzelać na łeb, za ucho, czy tam na kark i dziki padały w ogniu wszystkie. Nie było najmniejszego problemu, także to był też fajny plusik. I na bliższe i na dalsze dystansy wszystko elegancko. Jeżeli coś było, jakieś pudło albo coś, to tylko i wyłącznie wina szczelca, bo to ręka mi zadrżała albo powiedzmy emocje przebiły ten pułap i zaczęły się łapki telepać. No ale to tak bywa i dobrze, że tak bywa, ponieważ jeżeli myśliwy nie opadł z emocji, ma dalej i poluje z emocjami, to jest ok. A jak się je straci, to znaczy, że trzeba zakończyć polowanie, bo to już nie ma sensu. Od myśliwego do rzeźnika to jest tylko jeden krok, jak to mówią. No ale to wszystko się dzieje też tu i u świętego Huberta. Bardzo dziękuję firmie Delta Optical za to, że wypożyczyli mi ten sprzęt na testy, żebym sobie zobaczył, popolował z tym. Jest fajnie. Z Pulsara może taki drobny minusik, to mi się wydaje, że troszeczkę waga, bo czasami troszkę ciąży, ale to nadrabia jednak celnością i światłem. Obraz super, jeżeli chodzi o patrzenie przez lunetę. Powiem wam szczerze, że jednak ten obraz w lunecie jest troszkę bardziej wyrazisty i w ogóle niż po obróbce w programie, ale to chyba każdy powtarza, każdy kolega myśliwy, który też nagrywa i powiedzmy coś rzuca na YouTube'a. Z minusów nie będzie. Mi się wydaje, że nie mam za bardzo jakichś takich dużych minusów, żeby coś takiego mówić. Może tam, że miałem taki drobny incydent z ładowareczką, że coś tam przestała działać, coś tam świrować, ale później obczyściłem porty i zaczęła z powrotem działać, także jest ok. I tyle. Także zaczynamy nowy sezon. Znaczy nowy sezon już się rozpoczął, tak? Tylko dla mnie nowy sezon z polowaniem na kozła, z polowaniem na dziki i z pilnowaniem zasiewów też się rozpoczął dosyć mocno. Oczekujcie na nowe odcinki. Będzie niespodzianka. Firma Delta Optical wysyła coś nowego. Także ja już jestem podjarany. Czyli
Jest dobrze, dobrze się układa i o to też chodzi. Na pewno popolujemy sobie troszeczkę na kozła. Na pewno też będę chciał wziąć stażystę i nagrać jego pierwsze polowanie. To będzie też taka jego, dla niego taka pamiątka. Za niedługo będzie miał egzaminy, na szczelnicę sobie radzi bardzo dobrze. Nie chciałem nagrywać jego, powiedzmy, szczelań na szczelnicy, jego treningów, bo to dla mnie, ja przynajmniej tak myślę, że to jest taki czas, w którym ma się on skupić na tym, żeby dobrze pooddawać strzały, dobrze, żeby poszczelać do zająca, do rzutków na osi i żeby dobrze strzelić do makiety kozła. Jak to się wszystko sprawdzi, później egzaminki, wszystko po kolei, będzie gitara. Więc później akcja, wiadomo, papiery, policja i te sprawy. I polowanie w kniei. Także życzę mu wszystkiego najlepszego, żeby wszystko mu się spełniło, to co chce. A jest naprawdę chłopak ambitny. Więc Radku, jeżeli to oglądasz, jest dobrze. Myślę, że będziesz dobrze przygotowany i nie powinieneś się obawiać egzaminów. I tyle. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Oglądajcie kolejne, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, żeby ten zasięg mojego kanału troszkę się powiększył, chociaż i tak fajnie idzie, jak na typowo kanał amatorski. Jeszcze raz, Dashboard.